to już jest wieloletnia tradycja, gdzie jesienią spotykamy się tutaj, bo nie tylko jest to forma no, pewnej rywalizacji, bo jest to konkurs, ale też przede wszystkim wzajemnego podpatrywania warsztatu, a także zawiązywania nowych znajomości, jeżeli chodzi o kabarety, bo tutaj wspólnym mianownikiem wszystkich i zarówno i artystów, jak i też publiczności jest poczucie humoru, bo to jest pewna wartość nieprzemijająca, gdyż gdy nam tego zabraknie, no to wtedy cóż byłby warty świat, gdyby nie nasz uśmiech. Te kabarety, które tutaj wystąpiły, też wielokrotnie oglądam na różnego typu innych eliminacjach, nawet ogólnopolskich, ale mamy także kabarety szkolne i mam nadzieję, że wśród tych szczególnie najmłodszych być może objawią nam się takie gwiazdy, jak na przykład, nie wiem, kabaret Ani Mrumru, przecież lubelski. Myślę, że to też jest dla nich znakomita okazja do zawiązywania nowych znajomości, przyjaźni. No bo o to też wszystkim chodzi. No, tak jak tutaj zawsze powtarzam, pani dyrektor, nagrody są ważne, no bo one w pewien sposób nas inspirują do działania, ale nie są najważniejsze, bo najważniejsza jest ta radość wspólnego tworzenia, no i ten śmiech, prawda, który zawsze tym spotkaniom towarzyszy. Przez wiele lat były to głównie spotkania warsztatowe, które miały na celu podniesienie poziomu występujących kabaretów. Teraz idziemy w kierunku przedstawienia tych programów publiczności i stąd jest gala kabaretowa. Poziom jest rosnący z roku na rok. Dla nas jest to motywujące do przeprowadzania warsztatów, czyli forma warsztatowa spotkań jest potrzebna, ale gala również spełnia swoje zadanie, ponieważ już frekwencja, jak widzę, w tym roku będzie większa na gali, więc mieszkańcy zaczynają przychodzić. Długo na pana czekałam, może zaczniemy od kawki? Nie, dziękuję, nie piję. Proces kawki! Nie oddajesz książek w terminie! Słuchaj, kmiocie! Dlaczego nie oddałeś Wołodyjowskiego w terminie? Ja... Paralizator? Ja mam telefon z panami. Halo? Tak, będę tam jutro zdrowy z tym porządek. Gnoję nawet nie pisnu. Przepraszam, mam jeszcze błotanie przed szkodą. Była zbrodnia. Będzie kara. Co to było? W bibliotece jest Raymond. Nie pierwszy, ale nie ostatni. My inkognito, widzisz pani, tylko tak ciąży, a kariera, mówię, nie ciąży. No jakżeż pani, o, przody ciąży, tyłu ciąży. Chodź weź ty i usiądź. Biedo, choć tańcuj z radości, że serów dostali. Słyszy, Jaćka, pyta pani, co z masłem zrobim. Masłem jutro swego Staśka wyszło szmaru, ja będę normalnie ciasto z niego lepić. To będzie nasze wioskowe takie spa, takie wiesz, bio będziemy, my wszystko będziemy takie zdrowe mieć. Jak się szmaruje masła pani, o, będziemy bliszczeć. A co jeszcze możemy zrobić? Można włosy smarować masłem. Można, żeby stali jak u Lewandowskiego. No ja tutaj zawsze przyjeżdżam się doskonale bawić. A który raz pan tutaj jest? Nie pamiętam. Od początku? Nie. Gdzieś tak od połowy. Ale zawsze każdy przegląd mile wspominam. No zresztą to chyba widać było, że się doskonale bawiłem. To jest poszukiwany kierowca o numerze rejestracyjnym LBI 4040H i on jest proszony, by się zgłosić tam do biura organizacyjnego, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak można kurwa jeździć multiplu.